Siemanko, siemanko, jest bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj znowu serwer hardcore i dzisiaj trochę inne będzie granie i dzisiaj będzie rajd i będzie jackpot, ale nie będę wam zdradzał co, jak i ile. Powiem tylko tyle, żebyście zostawili łapkę i subskrypcję i dzwoneczek. I sami chcieliście, żebym nagrał hardcore znowu, więc jak będziecie chcieli, będzie dużo łapek, tak jak ostatnio, to będę nagrywał serwera hardcore. A tymczasem szybki skrót. Najpierw postanowiliśmy się wybrać na PvP. Dlaczego na PvP? Dlatego, że PvP oddaje, bo każda broń może być sprzedana, każda część setu może być sprzedana, więc w sumie worth i jak to mniej więcej wyglądało, już wam puszczę. Ty jesteś? Dwóch chłopa. Jeden łódkę pcha, jeden na dachu. Kurwa, Bolta miał i 39, czaisz to? Idzie do nas. Spierdamy w lewo, w lewo, w lewo. I pierwsze fragi zrobione. A jak zrobiliśmy pierwsze fragi, to zobaczyliśmy, że jest skrzynka. Więc warto by było ją zgarnąć, szczególnie, że ją ktoś otwiera. Jest crate, no. Ej, on jest odpalony. Tak. No jest. Nie ląduje tu. Ale robi się. Widzę chłopa, wyląduj mi. Dobra, dzięki. Dlatego właśnie odleciałem. Jest. Śpi. Tłumika dostawał, nie wiedział skąd. Wylądowaliśmy, no nie wiem. Nice. A po trzech hitach się wyjebał, więc chyba jakiś super uzbrojony nie był. O. Ale nogi z drewna miały i klatę. O, jedzonko miał dla mnie. Też jedzonko? Tak. Weź jedno. Dzięki. Oko. Mówię, ile czasu? Sam se zobaczę. 5 minut, zajebiście. No i spoko. Może być. Nie no, broni rakieta. No to. A jak już udało się zgarnąć skrzynkę, to postanowiliśmy, że zrobimy bank. I o dziwo, tak jak zawsze ludzie odbijają banki, tym razem nie odbijali banku. Dobra, dwa saczele idę. Siema. O, luneta. Siema. Dobra. Spoko. Spoko, no. 15 tysięcy. Nie duży, ale spoko. Dobra, gdzie jest auto? Trzeba stąd wyjść. Tam jest helikopter, kurwa, na 310. Nie zauważyłeś go, co? No nie. Dawaj. Ogólnie to... Wczoraj też skarbówka chciała nam odbić tego, cargo, ale benzyny im zabrakło. W trakcie lotu się wyjewali. Jak to w trakcie lotu? Normalnie. Co ty gadasz? No tak. Normalnie się wyjewali i później znowu próbowali lecieć, chyba za mało benzyny mieli i rozjebali tą skarbówkę. Kurwa, jakie młoty.
Tu gdzieś helka była. A że ja go nie trafiłem pierwszym strzałem, a drugim już nie musiałem, bo go zabiłeś? Okay. Dobra, były boty, nie ma tu nikogo na 100%. Dobra, bank profitowo, 15 tysięcy do przodu, co daje mniej więcej 1,5 ceki. Także całkiem luz, a teraz wam pokażę fajną metodę, jak macie granaty na zrobienie oil riga. Bo boty teraz są o tyle popieprzone, oczywiście to jest nowa sztuczna inteligencja, przypominam, ale są o tyle popieprzone, że stają w jednym miejscu pod wami, albo z lewej i z prawej strony. Jak macie granaty, to można zrobić mniej więcej tak. No i po zrobionym oil rigu postanowiliśmy, że jeszcze raz przelecimy się na PvP, a to wszystko po to, żeby zdobyć ogólnie dużo materiałów do bum bum i zrobić bum bum. Dajmy im szansę. Na górce ląduje. Oni już wie... O, on ma LR-kę? Nie, to bot. Nie, oni na oni już wiedzą, kurwa. Jeden na Nakeda jest. Nie, on ma ten. Pewno. To nie ma już jednego. To widzę, hazmata. Kompo właśnie tam. Za kompo. Nad nami? Nic nie trafiłem, bo żeś mi zasłonił. Do ostatniego leci ten. Łatwo. O, ale mieli broni. O, haku maskę miał na przykład. 1000 do przodu już. 1600 z jednego do przodu. Ten MP5 miał, o plecak miał. O, ten miał kurwa 39. O chuj, ten miał dużo. O, ten w plecaku 1100 metalu miał. Dobra. 4000 czy tam 5 do przodu. A ty narzekasz. O, dobrze jest. Nie wpadłeś, spokojnie. Bardziej chodziło mi o to, że o dach nie zahaczył. Gdzie oni się tu walili na kurwę? Ty, on go zbiera tam, przed nami. W samochodzie. Widzę. Dawaj go, kurwa. Za aut. Odjeżdża. Gonimy go. O, strzela. Wstanę w ryj, to przypał. Pań go. Ładuję chwałkę. Nie wiem, czy nie szkoda chwały. No jak nie? Nie szkoda mi. Gdzie on jest? Jest. Prawo. Tam kurwa robi. Tylko... Oho. Czekaj. Dawaj. Z przodu, bliżej musisz. Bo ja się boję, że nie trafię. On zapierdala strasznie prędko. To jak wejdzie jeszcze jeden pośród, to strzelam. Dobra, zrobimy tak. Bo nie traf w nas. Nie ma ziomek. O Boże. Sporo miał. No i dobra. Duwa. Ten pewnie też miał. Jakie salty zapierdoli. Teraz mówię ci, te salta, jak walisz coś, to są pojebane strasznie. No i teraz czas na finał. Finałem miał być rajd, a jak wyszedł profitowo, sami zaraz zobaczycie. No ale tam w korze będzie wszystko, mówię ci. Nie, no nie opłaca się jednak tak, bo jak otwieramy cztery ściany, to od razu masz już kora wtedy, zobacz. A ale wtedy nie wiesz, czy trójkąt, czy kwadrat otwierać, czy ścianę, kurwa, czy jak, bo tam może być ladder hatch w dół też. No ale patrz, no tak, ale tutaj może być ladder. No,
może być przejście. Nie no, walimy ściany, bo przecież walisz tu ściany, od razu masz kora, tu a ty nie masz kora. Tu wal. Ale nie masz kora wtedy w ogóle. Ale masz, bo tu na dole jest prawdopodobnie wejście kurwa drzwiami. No znaczy jak on to wybudował na górze. Napierdalaj, mówię ci, będzie dobrze. No ufaj. No nie ufam. Będzie no to źle. Nie ufaj, no to może no. Tu być kora. Poczekaj, to jak wchodzimy? Ja bym tu patrz, cztery ściany i od razu masz kora przecież za kamieniem. To 2x2 jest. Chyba tam już wiesz ten. Dobra, pan. Aż się jebałem tutaj. Może ma metal, a nie haku. Jak ma metal, to jest idiotą. Jak robił rajdy, to nie może mieć metalu. Nie może być taka... taki lamus player. Wierzę w to. Dobić ci to? Czekaj, dobiję to. Metal. Kurwa, lamus player. Herę. Wal 3 ceki, chyba rakieta, co? A. Jak coś granatnik. Tu trzeba oszczędzać. No i dobra. Wale, przejdź. 21. No nie, to. Wale, ty sika. Wal. Nie, oj. Wal. Bo nie wiem, czy wiesz, ale sika pieniądze lecą. Duży plecak jest, podmieniam. Ale dużo jest tu. Kaskę? Nie miał. Ale kałach jest, akutorsy, sety zbieram. Duży plecak wziąłeś na siebie? Tak, jeden duży mam na siebie. Zobaczę drugi, co jest. Bo tu... Podszedł ktoś z tyłu? Tej chwałki są i to dużo. Tak? Nie widzę. Ja kowruję na razie, jest dużo. Mam pasek chwałek. Prawie. I zapalaki. Lutuj tam. Ile masz hejdzików? O kurwa! Dobra. Ile masz hejdzików? Duży plecak wziąłem, nie wiem czy widziałeś go. Ja mam hejdzików. Trochę mam, ale mam jeszcze 5 rakiet. To jest tam, hazmaty i rakietnice chyba. Dobra, chodź to odniesiemy. Wrócimy tu jeszcze raz. Czekaj, to ja się jeszcze tu zbieram. Jest plecy. Nie ma. Full dead. Chodź, od razu go weźmiemy i zostawimy to tak jak jest. Bo ja mam na sobie nawet jakieś LR-ki i tak dalej. I rzucaj cekę. Co to bijesz później. O, kurwa, nie miałem drzwi. Poszło. Ten chłop tu przyjdzie jeszcze raz. No zapraszam. I sobie Chuck Norris. O kurwa, ile rzeczy na sobie miałeś. O, no, i w tej skrzynce ile. Masz kolejną cekę? Mam, wrócę. Wrócę. 11 printów tego, highwalla. Robimy no, drugiego. Founda. Mistyk. O, siemano, bunkier. O, kaska jest. Ale mało. O kurwa, ceka. Rakieta, eksplamo, zaczele, granatnik. O, krażyżnik? No. Bierz seta z niego. I to się skuje, ja ten lutu. Nie, no co ty pierdolisz, jak u nich była ceka. Zaczele mają. Dobra, ale po co mordować? Na takim serwerze chcesz mordować? No nie chcę. Dobra, pa. Przybiłem. O kurwa. Co? Lewy box tam. Ile materiału? Nie, tu ten materiałów, ile metalu. Ej kurwa, z tyłu też ma chłopak już też. Nie, bo to plecak jest. O kurwa! Ten plecak ma kałachy na sobie. Co ty gadasz? Kolejne dwa kałachy na sobie ma ten plecak. Czekaj, tu w plecaku nic nie ma. Tu w plecaku nic nie ma. Ten plecak też coś ma, jackhammery. Kolejna LR-ka. Daj mi przejść. A. Dobra, nie ma nic ciekawego. Zaklinowałem się chyba. Czeszkę, dobra. Nie no, mam jackhammera luz. No to się chłop kurwi potężnie. O kurwa, kolejny bolt w kałach z tyłu. No, wziąłem. W kałach też. Zabrałeś ten duży plecak? Nie, to ja go biorę.
jeden duży stąd biorę. Jakieś gówno, wpierdalam je na ziemię. Dziękuję, ty, żeby ten z tyłu zobaczyć, co jeszcze jest. Tak, pod kurwa. O, jest grubo. O, kolejny bolt. Widzicie, bolt i MP5. Dobra, tu gdzieś filtr przez przypadek klikałem. Następnie postanowiliśmy, że zostawimy sobie kilka LR-ek i sprzedamy resztę itemów, jakie były z rajdu. Dobra, ja wszystko sprzedałem. To ja mam 37 ponad. Zostawić tą kaskę, czy wpłacić mogę część? Nie, no musisz czekaj chwilę. Na razie zostaw, potem sobie wpłacisz, bo chcę do kupy to zebrać i zobaczyć, ile było w ogóle. No i potem postanowiliśmy, że wszystkie pieniądze wsadzimy do jednego wora, żebyśmy mieli podsumowanie rajdu i sami zobaczcie, ile z tego wyszło kasy. No nie mów chwilę, poka. Jeszcze ponad 100k. O kurwa, raz, dwa, trzy. 124 500. O jest, kurwa. Czekaj, jeszcze dodaj jeszcze... to dwa. Tak, idę to dołożyć. Ja mam na sobie. Masz? To masz, tutaj. Masz baga. I oddam zaraz. Wiem, czy się zmieści. Chyba nie. Misiu, ja. Nie? To poczekaj chwilę. Rzuć mi, ja przeniosę go do donatora. Będzie łatwiej. Mogę mieć dwa plecaki. Pełen. To jest spokojny spód. O kurwa. No nie no, tam jest z przypaskiem. 180 tysięcy ponad. Możemy kupić 20 cek, kurwa. Wydaje mi się, że jest to chyba pierwszy jackpot na serwerze Rust Hardcore. A propos Lazarusa, to wychodzi nowy serwer europejski, więc będzie można pograć bez jakichś przycinek i lagów. Ja się z wami na dzisiaj bardzo serdecznie żegnam za udanego rajda. Udało nam się kupić 20 cek. De facto całe materiały zużyliśmy na pustą bazę na live'ie, ale to już mniejsza o to. Ja się z wami żegnam, przypominam, żeby napisać Freta w komentarzu. Oczywiście kto wygra skina, przypinam serduszko i przypinam, żeby było widać, kto wygrał. Przypinam komentarz na samej górze i... tyle. Nie zapominajcie sprawdzać tych komentarzy, żeby potem wysłać trade URL-a, bo nie będę miał jak wysłać skilla. No ja się żegnam z wami bardzo serdecznie. Zostawcie suba z dzwoneczkiem. Trzymajcie się. Cześć.